Witam bardzo serdecznie. Mam na imię Jarosław i chciałbym obecnie podzielić się z Wami tym swoim osobistym świadectwem, jak Bóg zmienił moje życie, jak Bóg wpłynął swoim Słowem i Duchem Świętym na moje życie, w jaki sposób i kiedy stałem się naśladowcą Chrystusa. Urodziłem się i wychowałem w Krakowie, mieszkam też obecnie w Krakowie i tutaj było całe moje przeżycie religijne. Pochodzę z rodziny bardzo religijnej. Mieszkaliśmy w dzielnicy Krakowa Łobzów. Chodziliśmy do księży misjonarzy na ulicy Misjonarskiej do kościoła. Tam przeżywałem swoje pierwsze religijne doświadczenia, uczestnicząc w mszach świętych, w nabożeństwach, procesjach. Byłem bardzo zafascynowany tą religijnością, postawą księży misjonarzy, którzy byli bardzo oddani sprawie Bożej, bardzo tacy uduchowieni, uświęceni. Postanowiłem zostać ministrantem jeszcze wtedy w obrzędku łacińskim. Służyłem jako ministrant do mszy świętej przy różnych uroczystościach, nabożeństwach. Ciągle było mi mało tej religijności. Moja babcia bardzo dzieliła się swoją religijnością i duchownością ze mną, dając mi różnego rodzaju modlitewniki, różnego rodzaju pomoce religijne, takie jak Ignacego Loyoli, ćwiczenia duchowe, następnie Tomasza Kempsa o naśladowaniu Chrystusa. Były to wspaniałe książki, które bardzo rozwijały mnie duchowo. Mieliśmy w domu wielkie Pismo Święte w obrazach. Obrazy, pod tymi obrazami były opisy tych scen na tych obrazach, a pod obrazkiem był bardzo mały cytat z Pisma Świętego. No, zapragnąłem niesamowicie, żeby mieć w domu Pismo Święte. Nie mieliśmy całego Pisma Świętego, tylko może cztery Ewangelie. Tak więc chodziłem po całym Krakowie, po różnych księgarniach, po parafiach, następnie po antykwariatach, szukając Pismo Święte. 40 lat temu nie było tyle Pisma Świętego, co obecnie. Prawie, że nie było. I w jednym z antykwariatów na ulicy Karmelickiej właśnie kupiłem moje pierwsze Pismo Święte, oto one, wydane w 1890 roku. Stary Testament, tutaj jest Nowy Testament, pisany bardzo takim ciężkim, staropolskim językiem. Zacząłem czytać, nic nie rozumiałem. No i starałem się cokolwiek zrozumieć z Pismem Świętym. Dzięki łasce Bożej Pan Bóg postawił na mojej drodze ludzi, którzy pomogli mi w zrozumieniu Pisma Świętego, a szczególnie właśnie ta książka Wielki Bój. Pod tytułem tej książki jest Wielki Bój między Chrystusem i Szatanem. Historia chrześcijaństwa z punktu widzenia duchowości od czasów zburzenia Jerozolimy aż do czasów ostatecznych. Byłem zachwycony prostotą tłumaczenia Słowa Bożego, prostotą tłumaczenia historii. Następnie zapisałem się na korespondencyjny kurs biblijny, gdzie otrzymywałem systematyczne kolejne lekcje korespondencyjne, jak studiować Pismo Święte, jak zrozumieć prawdy biblijne. I byłem przede wszystkim niesamowicie zaskoczony, wręcz zaszokowany tym, co kryje Pismo Święte. Kupiłem sobie różne wydania. Wydanie, tłumaczenie Jakuba Wójka, hebrajskie, greckie, Biblię Tysiąclecia, przekład protestancki. Czytając te Pisma Świętego, zauważyłem gigantyczne różnice między tym, co wierzę, tym, co praktykuję, a tym, co jest w Piśmie Świętym. Przede wszystkim, kiedy czytałem o 10 przykazaniach, o dekalogu, byłem wręcz w szoku, że to jest całkiem coś innego, niż jest zapisane w Piśmie Świętym, w
katechizmie mamy coś innego. W Biblii mamy coś innego. I rozpocząłem bardzo głęboką właśnie rozmowę z księżmi. Chodziłem wtedy jeszcze na religię. Starałem się, żeby ksiądz mi to wytłumaczył. Wytłumaczenia nie usatysfakcjonowały mnie. Kiedy doszedłem do miejsca, w którym było zapisane, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych, ani nie potrzeba, aby go czcić w sposób wizualny, obrazami, rzeźbami, no byłem zaszokowany. Gdzie te prawdy były do tej pory? Kolejną szokującą rzeczą, którą przeczytałem, było to, że jest tylko jeden Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus Chrystus. Gorąco prosiłem Boga o oświecenie i wybór drogi i postanowiłem zostać naśladowcą Jezusa Chrystusa. Dziękuję bardzo gorąco tym osobom, które mi pomogły w zrozumieniu Słowa Bożego, które przelały mi miłość do Boga, miłość do Jezusa Chrystusa, miłość do Jego Słowa i naśladowanie Jezusa Chrystusa w 100%. Tak więc zostałem naśladowcą Jezusa Chrystusa. Wierzę w Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Wierzę w Jego Słowo, niezmienne Słowo Boże, które trwa na wieki, które jest niezmienne i powinno być przekazywane z pokolenia na pokolenie w sposób niezmienny. Wierzę w Jego 10 przykazań. To jest z Księgi Wyjścia, z 20 rozdziału, gdzie Bóg własnym palcem napisał te przykazania, abyśmy my, ludzie, je strzegli. Nic nie usprawiedliwia nas przed odrzuceniem tych przykazań, odrzuceniem jakiegokolwiek przykazania. Chrystus powiedział, ani jota, ani kreska nie przemija. Tak więc wprowadziłem 10 przykazań do swojego życia. Od ponad 35 lat żyję zgodnie z Bożymi przykazaniami. Następnie wierzę, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między mną a Bogiem. Nie ma innego pośrednika. Jest tylko jedna droga. Drogą tą jest Jezus Chrystus. Zgodnie z Jego Słowem, ten, który do mnie przyjdzie, nie wyrzucę go precz. Jest tylko jeden Bóg, jeden pośrednik. I tym pośrednikiem jest Jezus Chrystus. Wierzę, że Jezus Chrystus jest moim arcykapłanem, który oręduje za mną w niebieskiej świątyni, w niebie. Jest przebłaganiem za moje grzechy. Oddał swoje życie na Golgocie, abym ja żył wiecznie, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Abym ja wierzył w Niego i miał żywot wieczny. Wiara w Syna Bożego daje mi życie wieczne. Wierzę w Jego powrót. Wierzę w dom Ojca. Wierzę w powrót Jezusa Chrystusa, który założy nową ziemię i nowe niebiosa, gdzie będzie wieczna sprawiedliwość i wieczne szczęście. Wierzę, że moje życie jest życiem pielgrzyma i przechodnia. Ono się skończy, a to prawdziwe życie zacznie się na nowej ziemi i na nowych niebiosach. Wierzę, że jest ciągły bój między Bogiem a szatanem. Ja opowiadam się po stronie Boga i chcę iść za Jego przykazaniami, za Jego pośrednikiem, za Jego kapłanem i z Jego ludem. Życzę wszystkim tego samego, tej samej wiary, tej samej wytrwałości. Niech was Bóg błogosławi i prowadzi swoim Duchem Świętym. Amen.